Siemanko wszystkim Nie pamiętam kiedy nagrywałem z samochodu Myślę, że Wy też nie Ale podpowiem Można przewinąć w dół, albo myszką, albo palcem Zależy na czym się ogląda i wtedy się okaże kiedy to było No Nie ma za co, nie? Taki protip między świętami <grym> Dobra Ale nie po to ja włożyłem, włączyłem ten filmik Będzie suchar A jeszcze mała informacja Jako, że To jest 950 odcinek to stwierdziłem, że, że dam Wam znać. Czytam komentarze. Nie odpisuję, ale czytam. <laughs> widziałem propozycję vlogów. Widziałem, że ktoś mi pisał, że, że często są filmiki. Fajnie, podoba mi się to. Vlog będzie. Filmiki będą się pojawiać na pewno do tysiąca. A co dalej? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak już będzie tysiąc, wtedy się tym będę martwił. Także na razie nie zaprzątam sobie tym głowy. No, to tak w skrócie, wielkim, małym. A teraz suchar, czyli to, na co powiedzmy wszyscy czekali, którzy to oglądają. W zasadzie chyba, chyba na to czekacie, bo ja nie wiem, po co mnie oglądacie inaczej. Dobra, nie będę się rozwijał. Przychodzi pracownik. Znaczy przyszły pracownik na rekrutację Chce się zatrudnić w firmie No i Szefostwo patrzy na to CV Patrzy na tego typa No i mówi tak Wie pan co? Oczekuje pan ba bardzo dużą stawkę Jak na kogoś, kto nie ma zupełnie doświadczenia W tej dziedzinie e, pracy No i ten facet, który przyszedł na rekrutację Mówi Wiecie państwo To będzie moja pierwsza praca w tej dziedzinie Więc nie mam, jak tu Pan zauważył, nie mam żadnego doświadczenia, więc potrzebuję dużą stawkę, ponieważ to będzie bardzo ciężka praca, bo nie będę wiedział, co mam robić. Także tego, jeżeli ktoś szuka jakiejś pracy, może po świętach na Nowy Rok zacząć życie z przytupem, proponuję takie zaczęcie rozmowy rekrutacyjnej. Myślę, że od razu Wam się wyjaśni, rozjaśni sytuacja w danej firmie. Nereczkę.